Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z 7 Days Today. Jest ze mną oczywiście Piotrek. Siema. Hej, hej, idziemy Piotrek, to właśnie się skończył dzień, tak, Piotrek Plaga. Noc się skończyła i idziemy bo wybierz te zombiaki, co były w naszym budynku, bo ogólnie przeżyliśmy sobie. Sfortyfikowaliśmy się w budynku, w którym byliśmy wcześniej i odkryliśmy, że Yuka jest OP i trzeba ją zbierać, bo ktoś nam powiedział, że się robią w cooking pocie czy w innym gównie. Można to zrobić w ręcach. Patrz co mam. Co masz? Widzisz co tu się dzieje? Co jest miasto? Bo jaki budynek wielki. Właśnie nie widzę. Miasto, sam budynek wielki. Niech tu będzie chłodniej, byśmy tu mieszkali, przecież to jest wypas. No jakbyśmy mieli Jukę przy sobie i wszystko. Chłopak, przecież to jest hotel i on jest z betonu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie z drewna. Na psy trzeba uważać, wiesz? Dobra. Sporo zombiaków. Bardzo dużo zombiaków. Spoko Piotrek, mam 120 strzał, mogę się nimi zająć i mam Rainforest Cluba, więc... Wow! Jestem przygotowany na walenie na pyrę. Już dwa leżą. O pyrę. Trzeci. Paniam cię, bo widzę, że sobie nie radzisz. Ja sobie nie radzę, proszę cię człowieku. Proszę cię, patrz jak sobie nie radzę. Patrz jak sobie nie radzę. No tylko ten disco boi mnie zawsze irytuje. No, jego ciężko trafi. O. Tyk. Dostał w plecy. No, disco boy przeleciał mu przez głowę oczywiście. Disco to macha głową. Hej, disco w tę stronę. To ja będę tam dalej. Już zniknął. No bo ja strzeliłem w niego w tym samym momencie co ty. No, tak żeby zniknąć. O, Painkiller, jak miło. Znowu disco boy. I kolejne Painkillery, ale miło. No pyrę. No dancing aloud. Bez kitu, kiedy ta pustynia się skończy. Nie ma sensu tu się zatrzymywać. Kopię. Tu już jest okej, 92 stopnie mam tutaj. Bo jeszcze się dzień nie zaczął. Jak wyjdzie to jest sklep słońce, następny. To będzie przerwane. Open. No to nie jest chyba taki sklep. To jest hotelowa po prostu recepcja, nie? Ło, zanim się dobijemy. Zobaczę co jest w środku w ogóle. No w środku jest kasa. Dawaj, bijamy. Wbijam do kasy przez okno. Połóż mi Piotrek, rozwalimy drzwi. No już ci pomagam, oczywiście. Oczywiście. Znaczy zwisajcie. Tak. Wbijamy. Będziemy mieli sklep swój własny. Chodzisz dla zombiaków. Antyodorowa. No, to by było fajne. Antyodorowa? Tak. Odorless tak zwane? Jak papierochy. Odorless, no. Epre. O, dupa. Tośmy się nazbierali. Lipa straszna. Nic nie było, a tu coś jest. Wow, zbrzuty chleb. Quality. Wiesz, będziemy mieli na leki. Tu jest kupa pokoi, ale nie wiem czy da mi się je wszystkie przeszukiwać, bo ja już mam zapchany inwentarz, nie wiem jak ty. No ja też. To biegniemy. Tutaj dalej jest biom, ale to jest czerwony biom. No to dupa, czyli musimy biec w prawo. Czyli dookoła jest wszędzie czerwone i pustynia. Ja pierdzielę, ale beznadziejny mamy spawn, przecież to jest masakra. Chodź tam. Zbieraj Jukę. Tak, tak. Juki, mam 80 w sumie. Juki. Ja mam 130 i mało. Ale OS-u zbieraj, będziemy mieli leki. OS-u mam 80. Lit. To ja tu jestem od resuplayowania, widzę, bo ty biegiesz nic nie robisz, Piotrek. Nieprawda. Musisz cię okrzanić troszeczkę. Nie, to, że masz więcej ALS-u nie znaczy, że jesteś lepszy. Znaczy, znaczy. Nieprawda. Dobra, czemu ja biegam z pochodnią? Tam most widzę. Most? Chcesz zawalić most? Zabrałeś kiedyś most w tej grze? Możemy zawalić most, jak chcesz. Mówisz? No, tutaj jest znak, że będzie nawezgane National Forest. Poważnie? Będzie Forest? To idziemy w tą stronę. To let's go, bo Forest jest quality. Forest i jak będziemy mieli blisko tą pustynkę. No, ale będzie zajebiście. Będzie super fajnie. Mega. Mega casy, super fajnie. Ja się zabiję grubasa. Kasę zabiję. Nie żałuję w ogóle, zabiłem grubasa. Precyzją sztukasa, tak? Piotrek? Nie wiem. Skoro tak mówisz. Nic nie było w zombiaku, niestety. No, zgniła kanapka, weź się udło w tą kanapkę. Bierz kanapki. Mam dwa molne chleby, mam. No, trzeba 5. O nie, jednak nie zasypiemy tego. Bo jest zasypany już. O. To tu jest za przepaść, człowieku! Aha, no to koniec naszej podróży. A tam jest budynek na skalę. Patrz co nie robią. No, ale jeszcze ty, Marzena, dawaj! Let's go na dół! Dawaj! Halo, provocation. Kurwa. Nie mogę jej trafić. Nie da się jej trafić, no właśnie. O. No, patrz co jest po lewej, widzisz ten budynek na skarpie? To jest nasza nowa baza. Ej, no nie przejdziemy tędy. Ej, no to jak coś to budujemy sobie przejście najwyżej z czegoś. No, z czegoś? Wiesz jaki to wytrzymały materiał musi być, żeby taki kawał się trzymał? Z metalu, musiała być siatka metalowa. I to nie wiem czy przejdzie, bo siatka chyba jest na 8 by nie dało? Nie, drewniana jest chyba na 5. Ale bieda, no idziemy do tego budynku. Ale ten nie, no po prostu nie wiem co to jest za mapa. Patrz, no czerwonego biomu, ale to jest deadly. I jeszcze ta przepaść w ogóle z tyłka między piomami, taka wielka przepaść się zrobiła, nie? No nie jest fajnie ogólnie, ale to jest pies. To jest trzy pies? Psy. Tutaj też jest przepaść. Trzy psy. Gdzie? Naprzeciwko nas stoją. To dawaj, jest przepaść między nami. Ocie! O! O nie! Psy biedne, ojeju, atakujcie mnie. Dookoła pewnie w końcu, dobra. W sumie nie ma jakich strzelić nawet, nie? Ale ten domek to bym zlutował. O, jeden spadł. O, prawie. Dobra, wal w niego. Wal do niego. O, oberwał. Wykopał sobie glebę, widziałeś? O, elegancko! O to chodziło. Wow, nice jump! My friend dogi. Hot dog nawet bym powiedział. O, one takie kółeczka, no dawaj. Jak rally normalnie. O, patrz go, kurde! To jest dobre miejsce tutaj. Tu się elegancko, jeszcze. O, patrz go! Patrz jak on szybko kopie. Dobra, następny, patrz ich! Co? Dobra, elo, do widzenia. Patrz i niżej. Dobra, tu już nie dojdą do nas, nie ma szans. Jest jeszcze jeden, dobra, zleciał. Co tu się dzieje? Co to jest za mapa, chłopie? Ja nigdy taki map nie widziałem. To jest taka hardkorowa mapa, że to jest sztos, nie? No nie wiem, gdzie my trafiliśmy. O, tu jest znak. Slow. No serio? Nie wiem, czy tędy nie wbija. Nie. No nie, i wdepłem w kaktus. A to jest ścieżka na dół, wiesz? Można zejść ścieżką. Gdzie? Widzisz, tam ścieżka idzie po prawej stronie. Aha. Ale normalnie nie będziemy teraz schodzić. Idziemy do tego budynku. Teraz nie. Ale później da chyba to obejść. Może to będzie się dało jakoś szybko przeżyć. Kurde, ale to jest taki wielki kanion. Nawet na tym deadly jest kanion. Ale o, tu można kupić sobie coś. Chcesz kupić drinka może? Nie, może chcę wejść sobie do tego domku. Na górze są okna, nie? O, rzeczywiście to może być trochę szybsza opcja do wejścia. Przepraszam. Trafiłem na lampę. Przepraszam. O, jestem. Dzień dobry. Witam. Nie, no nie ma tu nic ciekawego. No nie, zepsuł mi się. Jak o, kuchnik pod znowu. A, bo tamte poty zostawiliśmy, no nie? No. O, dobry pomysł. To ja wiesz co? To ja wezmę stąd pota, to będziemy mieli z czego żyć. Dobra, rzeczywiście to jest dobry pomysł. O, na dole jest jakiś sklep. Faj kasyno końcy. Wow, to patrzcie, wygląda jak jakiś duch, jak tak wchodziłem. Jaki duch? No bo było ten, taki dymek wyleciał, wiesz? Dymek? Wygląda jak duch, no. No jak duch, no, centralnie. Dymek jak duch. Dymkoduch to by tak nam. Dla kary jakieś są. O. Czopka i puffer coat. Super przydatne rzeczy. Puffer coat? No. Wow, no to super. A ja nic nie mam. Fajnie. To śmieci, to jest na zimowy. Nie ma człowieku. Zawijamy sobie. O, pipi rapu. Pirapu? No. Bibi papa. Piri papy paparu papa. A chciało chyba nie. Nie. Nie? Nie. Halo diabeł. Halo, dobrze mi słyszysz? No tak średnio, nie? No to też właśnie sprawdźmy sobie ping. Może na górze. Ja się mogę rozejrzeć. Brawo Team Speak, quality Team Speak. Quality Team Speak. Nie no, ta dziura się ciągnie nawet przez zarażony biom, człowieku. No właśnie o tym mówię. O, bardzo lipa. Nie no, idziemy stąd. Kurwa... Pójdziemy wzdłuż w tamtą stronę, wrócimy się, nie? Tragedie dzieją się na ludzkich oczach, dobrze, że to nagrywamy. Przecież to z tym trzeba iść do wiesz, do odpowiednich służb. Do dermatologa. Na przykład. To jest taki... Coś zrobi. O, nie mogę zbierać Yuki, bo mam zapchany kwipunek. Fajnie. I znowu okazuje się lepszym graczem. Zrobiłem sobie miejsce na Jukę. Bo masz mniej rzeczy? Zrobiłem miejsce na Jukę. Po co mi więcej? Żeby być przygotowanym na ewentualności. Ewentualności, no tak. Dobra, chodź. Mam ochotę wdepnąć na to zielone, czy mi zabierze HP? Nie ufam. Radiation zone, jest. Wdeptuj, śmiało. Zabierz chorobę popromienną, będziesz zdychał w drodze. Chodź. Ale fajny ten kanion. Znaczy fajna w ogóle jest opcja, że taki teren się tam trafił, no nie? Ale... czemu teraz? Czemu teraz? Jak my jeszcze nie mamy w ogóle schronienia żadnego, nic nie mamy, a to nagle zawalony most. A to zaraz jest, to mój drogi przyjacielu. Tararara, 7. noc. No właśnie, 7. noc. A my jeszcze się nigdzie nie... w ogóle nie wyszliśmy z pustyni, krążymy po pustyni non stop. Gdzie nas zombiaki zaatakują, jak my domu nie mamy? A tam jest rzeka dalej znowu, za kolejną pustynią jest znowu rzeka. W ogóle co to za debilizm, żeby między dwoma pustyniami była rzeka, przepraszam bardzo. Wiesz co możemy zrobić? Co? Rozłożyć to wszystko i zbudować most. Chcesz zbudować most? Ale to się nie uda, nie ma opcji. Nie da rady. Bo moglibyśmy z tego złomu zbudować most, no nie? Ale wydaje mi się, że on nie przetrwa. Byśmy mogli jeszcze zrobić. No nie ma nic takiego, to jest za duża odległość. Byśmy musieli do połowy tak jakby zacząć z jednej i z drugiej połówki. No właśnie, to nie da rady. Ja nie chcę chodzić po tym moście, bo to rypnie. Dobra, idziemy. Lecę go. Ale przerąbane. Akurat w tą stronę musieliśmy iść, gdzie jest kanion i czerwony teren. No super, nie? Rypnie. Dobra Piotrek, let's go przed siebie. Mamy Yuki dużo, także przetrwamy. I idę no. Patrzę, że to mi daje relation +5. Tu nie ma isolation. -5 stopni, a to -10 stopni, a to +1 stopień, to ja zdejmuję. Te buty isolation mi dodają. +40 Fahrenheitów, no to tak się dodaje. Nosiłeś to? Nie. Myślałem. Kurde, mówię, dobry ciuch. Tu jest kolejne zejście na dół, chyba wiesz? No. Trzeba ominąć, uważaj. Niby z tych... No i zabrał mi. Jaki złodziej! Co ci zabrałem? No aloe. To też? Jaki typ. Złodziej. Ja. Taki już jestem, zimny drań. Tam jest rzeka, patrz, jezioro normalnie. A między nami a jeziorem, kurde, wielki kanion. No ten kanion się nie kończy. On się ciągnie przez, no właśnie widzę. Całą mapę, zaraz się okaże, że mamy przerąbane całkiem, bo już... Wiesz, możemy zbudować sobie bazę w tym kanionie. W połowie ściany gdzieś, nie? Tą wiszącą. To by było coś. Opie. To weź to zbuduj. No jest baza. Jestem przemęczony, nie wiem jak ty. Nie. Bo wiesz co? Ja sobie piję ten miód, co mi dałeś. Będę mniej przemęczony. Spoko. O, dobry pomysł. Już myślałem, że będziesz miał jakiś most czy coś przy sobie, a tu nic. Most przy sobie? Od miodu? Ja mówię, że Marzena, bo Marzenę zabiłem. A Marzena most przy sobie. No, ona szła postawić ten most i ją zabiłeś. I właśnie, tak, mostrze będziesz miała. Most przy sobie. Most. Przy sobie. Mostrze. O, do zabudowania widzę przed sobą, ale z drugiej strony kanionu chyba. Ty, nie, no to jest jakaś parodia pierdzielona. Patrz, zombiek tam chodzi po ścianach. On znowu się zabił. A nie widziałeś zejścia po drugiej stronie kanionu? Takiej nie. Nie zwracałem uwagi na to. Wiesz. Wtedy by było quality. Chyba, że techniką jest skakaną. Dużo piór. To jaka to jest technika skakana? Super. Nie pamiętam jak skakaliśmy. Ty, jest nie wejdziesz droga, po pionowej ścianie. O, w dupiu, no. Opa. Chyba, że będzie znowu taki zepsuty most, to dziękuję. Bardzo możliwe. Nie, no nie mówcie, ja to muszę zobaczyć. Ty, jest przejście. Koniec kanionu. Ja pierdzielę. Wow, ale fart. No nie? Nie mamy domu. Boże, czy ty to widzisz? Ty, co to za fabryka? Pa, tu po lewej. Widziałeś? Dziury z niej idą w ogóle wzdłuż kanionu. A to jakaś pewnie od wody będzie, czy coś. No nie, no kaktus! Dobra, to idziemy do fabryki. Dobra, Yuka juice. I popijamy, bo... No trzeba popijać, bo się człowiek męczy. Nie popija. Ile ja mam Yuki? No, dużo pewnie. Prawie 200. Znam ciebie. 200. Dobry jesteś wariant. Znalazłem wodę na pustyni, czaisz? To ty jest lepszym zbieraczem? Powiem ci, że ja znalazłem całą rzekę. A, wodę w słoiku do wypicia. Taką do wylania. Dobra. W tej dziwnej fabryce. I powiem ci, że to kura biega. Co tu biega? Kura? Kurczę. Kura. To jest chyba spalarnia śmieci czy coś. Czemu mam plus na tym? What the fuck? Mam taką strzałkę w górę na jako celownik. Dlaczego? Ty? Znałeś? A skill pointy chyba. Electrical parts. To może nam się przydać. No. Na pewno się przyda. 11. Tu sobie niszczę. Co niszczysz? A ścianę do budynku, wbiję do środka, zobaczę co tam jest. Ty przeszukujesz ten budynek też, nie? No, przeszukałem. Nic tam nie było. Napierdzielam. Tu. O, dzięki za pomoc. Spoko, nie ma sprawy. Jeszcze to trzeba rozwalić. Chociaż nie wiem czy wiesz, ale ja już to rozwaliłem. Znaczy rozwaliłem tamten klocek wcześniej. Ja wydałem ostateczny blow. Pewno. Dobra, jesteśmy. O! Workbench! Ty, zamieszkamy tutaj. Czekaj. Tam jest piwnica, kopalnia? Ty, radę, ty jest kopalnia! Piwnica! Gadasz? No! Ale tam daleko, tak daleko? No patrz! Teraz to zobaczymy. Ale jaja, trzeba będzie tu rozwalić górę. To! Piwnica, kopalnia znaleźliśmy. No mówię! Ale faza. Trzeba rozwalić górę i no kurde mamy wejście. Tak się zrespiło dziwnie, nie? Że się nie da wejść. Dobra, 3000, klepiemy to? Ale co, a te dolne ile masz? 300, dobra. Chyba rozwikłaliśmy. No, dwa trzeba. To ja sobie tu pochodnie położę, wiesz, nic nie widzę. Tylko żebyśmy tu nie spadli, bo to najgorzej jak będzie jakaś dziura pieprzona. No, potem trzeba będzie jakoś tak schodzić powoli. Ale faza, nawet nie wiedziałem, że są takie rzeczy tutaj. Człowieku, eksploracja. To jest dziura, ale taka drobna. Dawaj następny. Ten masz 1000? No. Ja dobra, lepiej niż 300. Na pewno lepiej. No nie masz czasem dynamite? Nie. Jakiegoś... No nie, to sobie nie mam przypadkiem dynamitu. Dobra, skręcimy na szybko dynamit, no zanim skręcisz to... Piotrek, naprawdę? Kurwa mać. No ja jestem, że tak. Dynamit, no co ty? Przecież dynamit to jest fajna sprawa. I wywalisz tutaj połowę. Super, zamieszkam w domu, który wyszedł i idź ty w ciul. Myśl. To nie wysadzi połowy, wysadzi tylko kawałek podłogi. Czemu nie bijesz? Bo robię aksa, bo mi się rozwalił, jak ty nie biłeś. Aha. To zadaje 6. I będziemy mogli steel pickaxe robić. Zadaje 4. Bo mamy workbench. Ale tam to bije szybciej. No. Co ty bijesz? Pałką. Czemu? No bo tak. Oby takie zainteresowanie. No też zacząłem sobie bić pałką. W sumie... Nie no, głupie to jest. To jest za wolno bije. Więcej zadaję, ale chyba muszę eksa zrobić. Proszę, to jest zepsuty eks, jakbyś potrzebował. Moje leży obok, jakbyś potrzebował. Może już nie leży, bo zniknął. Zostało już tylko 300 i wchodzimy do kopalni. Ja się trochę lękam tam, co tam możemy znaleźć. Może będą złoża metalu, człowieku. To by bardzo możliwe, no, bo to jest cholera przecież ten. Przecież to będzie przy OP i zamykamy się na noc w kopalni i elo. No, na dole. Nawet za OP bym powiedział, ale no. Paczki chodzą po zombich. O ja pierdzielę. Ja już miałem wbijać, mówię na ostro, wjeżdżamy. O chłopie, nie mogę się doczekać co tam będzie. Poważnie. Widzisz? Nie wiedziałem, że taki motyw eksploracyjny nam wejdzie tutaj w tą grę. Takie tematy. I mogę mieszkać na pustyni w takim razie. No nie. No w sumie jak miałem tą Yukę, to nie jest tak źle, no nie? No. Temperaturą. Ło, tu jest widno nawet. Dawaj na dół. Wszystko walone w gównie jakimś. To jest głęboko. Ja pierdzielę, pa jak to leci. Jeszcze ciągnie. Jeszcze ciągnie. Jeszcze i woda tu jest! Wow! Ja pierdzie! O kurde, tu trzeba zrobić ten. Przejście trzeba zrobić. Ale się da iść. Ale faza, nie? Nie wpadnij do wody. Ale tu jest zepsuty most. Tak? No. Jak zbudujemy ten most, mi powiedz. No z łuda. Masz łuda? 14. Dobra, kopiemy się dookoła, dawaj. To jest tylko ziemia. Sorry, kopnąłem cię w ryj. Co, ja mam łopatę, poczekaj. Swoimi umiejętnościami to się pozabijamy, nie? Ja już tu przekopuję. Idziesz za mną? Nie. To spadła. Oj. Łopata, szowel. Stonę, szowelel. Mam nadzieję, że nam nic na głowę nie spadnie zaraz. O, zepsuła mi się szowelka. To żeś się nakopał? Ja zrobię tędy przejście, żeby tu też było. Dobrze, rób gdzie chcesz. Nie ma problemu. Tu. Ciekawe co tam będzie. I że będą jakieś skarby? Nie wiem, ale przetrwaliśmy właśnie się na nas, Piotrek. No nie? Wejdziemy do kopalni. Dziękuję. Fajnie, musieliśmy dużo kopać. No i drewno by nam się przydało trochę. Wrażenie. Może to jest kopalnia drewna? Wow! Węgla drzewnego. Wow! Albo kamienia drewnego. Kamień drewny? W robce, jestem za. Grzyby! To są grzyby! A z grzybów do lekarstw. No. O, i lekarstwa. Ile ty tego tam masz, chłopie? Wszystko pociął i teraz nie mam co zebrać. No po co mi ten crush? To ziemia jest. Tak. Wiem, że grzybów tyle jest. Nie, u ciebie to samo jest, przecież patrz. Się rozejrzałem. O! Chciałem Tomek, ci... bo już mam 6-9 życia. Chciałem ci gringle z dupią wygrzebać. Aha. Zejście. Jest, działa. Tu jest zejście na dół. Tu jest szybko palniany. Z drabiną, uważaj. Co? No. I węgla pełno. I metalu. Metal. Patrz. To jest metal. Ale skocz se tam. Skaczesz? Jest nie. Drabina czy nie? Nie wiem. Nie ma chyba. Bedrola złożę. Świetny pomysł. Byśmy zginęli. To nasza nowa miejscowa. No, w piwnicy mieszkamy dzisiaj. Patrz, tu coś jest jeszcze. Jest jeszcze jeden szyb. To jest chyba winda, która spadła, wiesz? Jeden szyb jeszcze jest? No, to chyba tylko, że jest winda. Takie... To? Taki szyb, nie szyb. Powiedział. Tu jest jeszcze dalej coś. To jest wyjście na zewnątrz. To jest do kanionu przejście. Ta. To nie otwieramy, bo zombie nam wejdą. Ale ja. Ale fazowa. Miejscu. Tu jest elektryczność w ogóle, patrz. Ten się da zejść. No, prąd jest. Schodzimy? Po tych przejściach? Masz, kurde, drewna potrzebne. Drewna by nam się przydało. Dobra, to wróćmy na górę. Nazbierajmy trochę drewna i dopiero tu przyjdziemy. Ale to jest opłe miejscu. Ale zajebiste miejsce. Zostawiłeś sobie łóżko? Tak. Zostawiłeś. Czy leży obok twojego? Ej, no chłopie. To jest najlepsza opcja, jaką mogliśmy znaleźć. Kiedykolwiek. A te też. Stalaktyki to co? Z drewna. Z drewna są, widziałeś? Co? Drewniane stalaktyki. Stalaktyki? No. Kurde, stalaktyki. Where do we go now? Where do we go? O, trup. Są w ogóle jakieś te. Clove fragment. Źle poszliśmy chyba, wiesz? Czekaj, to boksy sprawdzam. Drewno jeden. To jest. To się obłowiłem. No się zbuduj, to co musisz zbudować. Nie, no mega opcja jest bez. Przecież jak my będziemy schodzić na sam dół, to nie ma cholery, żeby nas wyczuły zombiaki. No nie ma opcji, nie ma opcji. Nawet jak nas wyczują, zanim tu zajdą po tym wszystkim, pozabijają się na... O, zombiak jest taka propos na górze. U nas w domu? Tak, pod domem właśnie. Nie da się wyjść. Czemu się nie da wyjść? Bo wykopaliśmy dziurę, muszę zrobić jednego bloka, czekaj. Już go robię. Pod spodem tam musisz zrobić. O, jest. Dobra. O, siema Krzysiek. Elo, elo. Headshot, patrz na szybko. Pierwszy pracownik to jest. Dobra, zbieramy drewno. Ło, i schodzimy do podziemia i dziękuję. Ale to będzie głęboko, wiesz, że tam będziemy... Teraz możemy śpiewać. I am the dwarf and digging the hole. Digi, digi, ho, pypy, digi, digi, ho. A że... O! Chciałem trafić w tamtą i heada. W tej pierwszej, a trafiłem w tamtą drugą. Dobry jesteś, wariat. Dobra, przeszukuję, idę walić na pyrę. O, jedzenie. O, nie trafiłem. No hejka. O nie! Marzena mnie uderzyła. Ty świnio. O, rzeczywiście słaba maszyna. Słaba z niej przyjaciółka. Mało koleżeńskie zachowanie. Bicie się i zarażanie. Ej, wiesz co? Zaraziła mnie chorobą? Jak to możliwe? Kiedy? Kto mnie zaraził? No jestem zarażony. Przecież zjadłem miód. O co chodzi? Miód zjadłem, a jestem zarażony chorobą. Nie biłem się żadnym zombie. Nie wiem. Mam painkillersy i splinta, jak chcesz. Nie, no nie chcę, no. Jak ja mogę być zarażony znowu? Od ilu jestem? Od 2,5 godzin niby. No przecież wypiłem ten miód. Chyba, że on nie zawsze pomaga. A, widzisz? Wypisaj Yuki. Yuka zawsze działa. No, Yuka. O nie. Nie ma drewna, łaj, no drewno. Chociaż zginę się od rodzeta tam. No, zresztą. A co to za kurczak? Tu jest stacja paliw jakaś. Niedaleko. Widzisz? Widzę. Stację paliw? Gościu, przecież my już właśnie wygraliśmy grę. To o co chodzi w ogóle? No. Wygraliśmy. O, widzę drzewo. Wygraliśmy. Ostatnie w tym terenie. W tym sezonie? W terenie. Opłaciło się jednak tą pieprzoną pustynię przechodzić. No nie, i wracać się z kanionem. Gra nas wynagrodziła po prostu. Tak, mówi chłopaki. Dobra robota. Let's go, bebe. Ja no mam trochę tego drewna, nie? Jest jakiś sklepik. Ale tam będzie ciężko mimo wszystko. Zrobimy schody. Po prostu. Albo zrobimy takie drewienka jak tam. Wybiłem szyby w sklepie. Czuję się wandalem. Jean-Claude Vandal. No ty zawsze na heada ginąłeś, no właśnie. Potrzebuję leki. Mocno. Mocno potrzebuję leki. Ale ja tu krzyżków mam. Ja mam painkillersy, jak chcesz. Nie takie leki. Masz aloes od cholery, człowieku. A nie. I grzyby masz, masz wszystko. Na zapromieniowanie, ziom. No niech się nie robiło z grzybów przypadkiem? No nie. Których mamy od cholery? Trzeba mieć chleby zgniły. Mam. Ile? 2. 5 potrzeba. To jest nasz problem. Zabiłem z 5 krzyżków. Z może, który się poświęci. Może któryś przyniósł mi trochę leków. Ja nie mam pytań. Oni mają prześwitujące głowy. O, teraz zestrzelam z palca w ogóle. Coś oho. Party dom. Ty byłeś w tym domku? Byłeś. A, dobra, już wiem o co chodzi. Aha. Bo łuk mi się rozwalił. Bow. Painkillery chociaż. Ej, ty byłeś w tym domeczku, no nie? Tym bardzo blisko nas? No. Tak. Tak słabo. Dałeś. O i drzewo. Drzewo 900. Bierę wszystko. Opór. Tu. I schodzimy do kopalni. Ale to będzie fajnie. Ale będziemy mieszkać jak królowie podziemia. No. Ja będę ten Bartolomeus Szorstkopięty się nazywał. Szorstkopięty? No. Nieźle, Bartolomeusie. Co będziesz? Ja nie. Ja będę po prostu Plagosławem. Brodatym. Może być. Lekko brodaty Plagosław. Plagosław brodaty. Plagosław tak. Lekko brodaty. Lekko brodaty. Z lekka zabrodziały. Lekko brody. No. Ścinam drzewo. Koniec koper. Pyk, pyk i cacy. I załatwione. Ja się martwiłem o kamień, ale... Mamy kopalnię. No, ale nie mamy drewna teraz, trochę przypowiednę. Ja to mam drewno. Chyba bez zbieraczu, ty. Nawet na pustyni jest drewna troszkę. Nie tak dużo jak w innych biomach, ale troszkę jest. W tym sklepie nic nie ma ciekawego. Wiesz? Mhm. Ja ci ufam. Wszystkie drzwi pozamykane, tam jest jakieś przejście do tyłu, ale nie wiem czy się opłaca tam wchodzić w ogóle. Casino te shity są. Casino shity? No, casino shit. Wiesz. Potato i EAT. Wiesz co tam kupimy zawsze, nie? W tym sklepie. W sumie mamy sklep blisko rzeczywiście. O, untouched. O, Piotrek! Co tam? Wygrałem życie. Co masz? Wręcza. Wręcza? To jest takie wygranie życia? Wręczy. Wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobrze. No a nie to jest wygranie życia? Rzeczy. No właśnie. Pojawię. Metalu powsze czasy będzie nam starczyło. Ale tu nie ma za dużo samochodów na pustyni. Spoko gościu. Spoko gościu, nie ma. Bardzo mi przykro, ale... Ale mamy workbencha. A na workbenchu można zrobić bardzo fajne rzeczy. Na przykład? No nic takiego. W zasadzie tu nie ma. A będzie można zrobić lepsze pickaxy, to najlepsze. Z metalu, bo mamy kopalnię. O, wiesz co jest fajnego w workbenchu? Co? Stawiasz mu kolejkę i on sam robi rzeczy. Nie musisz tam być. Nawet nie wiedziałem. No to teraz już wiesz, gościu. Ja nie chcę tyle tych strzałów, przecież mi zabraknie. Drewna mi braknie. Dużo masz drewna już? 8. Miałem 705. To co, wchodzimy na dół? Do zbieractwa? No jak masz drewna, no bo ja to przeszukuję tą stację paliw niby, co mówiłeś, że to jest tak naprawdę taki sklep kanapkowy, wiesz o co chodzi? Tak. Barek. To git, to przeszukuję. O, zrobię takich catwalków. Ile? Catwalk? Catwalków, no. 10 zrobię ich. Myślisz, że wystarczy? Dobrze. Mam gdzie schować. Drewina by się też przydała ewentualnie, no ale masz drewno, no to jest git. No ale to wiesz, catwalki. Juki, nigdy za wiele, dawaj biuchy. No, no. Siema. Chodzimy? Chodź. Leca go, Mario. Leca go! Ło. Wyrzuciłem? Nie. Mam olej, mogę się napić oleju, jakbym chciał umrzeć na przykład. Można nogę złamać. Złamałeś sobie nogę? Nie, no też można. Rozbiegam. Turu, tururu, tu, tu, tu. Czyli to tędy nie chcemy schodzić, tak? No, tam to tak średnio to wygląda, nie? Że bezpiecznie będzie tędy, gdzie są te catwalki. I od dołu będziemy drobinę kłaść na przykład, żeby tutaj tędy sobie schodzić. Nie, no ja te catwalki zrobię, będziemy skakać. Tylko mi pomóż rozwalać. Nie to chcę rozwalić. Się nie ruszaj, bo cię walnę w łeb. No, się ruszyłem. No to całe pęknie, patrz. Dobra, starczy. Wchodzimy. Czy to też? Dawaj to też. A po co? A nie wiem, dobra. A jest przejście. A tu możemy skopać sobie ten kawałek ziemi, pa. Posuń się, wezmę mam łopatę. Też mam. Pyk. O, załatwione. Kopnąłem cię w dupę. Dobra, będziemy się martwić o wchodzenie, a nie o schodzenie. Można tu zeskoczyć. Mówię, masz zrobić drabinę sobie, możesz później. Tam z tamtego drugiego szybu. No tak. Mówiłem. To jest ci pomysł. Wiem, ale ja ci nie słucham. Ty, tu są rzeczy do skoczył ci na ryj. A, nie ruszę się. Ja biorę tą skrzynię. Kabed. Fertilizer i federy. Co jest fertilizer? On jest jakiś OP? Brzmi jest bardzo potrzebnie. Bardzo potrzebnie brzmi. No weź go, bo ja nie mam. To nie jest ten nawóz po prostu? Wow, tak. To jest... Ja pierdzie, to jest... Budynki są całe, stary. Co? No patrz. Budynki? O w mordę. Co tu się odbywa w ogóle? Co my znaleźliśmy, człowieku? Co to jest? Królestwo krasnoludów? No to ci mówię. Zaraz się okaże, że ta winda jeździ, nie? Bo już starczy odpalić. Albo mi XD odwalił, jakby to była prawda. Ej, no to przecież to jest porąbana miejscowa jakaś, nie? Ale tutaj jest rzeczy. Nie, co się odpala. Przecież my jesteśmy tak głęboko pod ziemią, że nie ma szans, żeby nas znalazły to w ogóle te... Ma. Kurtkę. Dalej nie mogę uwierzyć, że to coś takiego jest. To które biuro wybierasz, Piotrku? Ja sobie wezmę te supermetalowe. Tu jest winda. No. Ale to się nie rusza. To nie, to jest tak następne wejście do półpiętro, stary! No jest tam półpiętro, no. To jest niby przejście, ale tak nie do końca jest. Właśnie, na te półpięterko, choć się dostaniemy. Dobra, drzwi są zamknięte, rozwalamy? Chodź. O, długo z tym zejdzie chyba, nie? Ile tam 300. Masz? Ja wchodzę na te półpiętro. No to staraj się. A, to jest tylko tutaj, dobra, okej, okay. Patrz. Tutaj wyszedłem do ciebie. No widzę. Zakręcaj tyle. Idę do ciebie. Rozwalamy przejścia. O, nie jest takie mocne. Tylko 30? O, gun save. Tylko 30? No. No. Black cowboy hat. Well. O, SMG schematic. My lady. SMG schematic. SMG schematic. SMG. Nie otwieraj drugich drzwi, bo to jest przejście po prostu, nie? No wiem. Czy no, jakichś powalających rzeczy to nie było, ale cała miejscowa. Ale sama miejscowa. Jest mega OP. Super wypas. A ile to jest metal? Tylko piece musimy zrobić. Skąd my zrobimy piece, jak nie mamy skór? A ledery mamy? Psy mieliśmy, kurde. A no. Dobra. Spieprzyliśmy. Idę na fotele. Trzeba było zrobić nóż i wygrzebać. Ja mam lederów 4, no ale to nie jest najwięcej. Ja mam kloty tylko. Dobra, zostawię tutaj część rzeczy. O. Patrz, to jest metal za klatką. No jest. I tu dużo rzeczy tam jest. Nie ma. Ja cię kręcę. Dobra. Zrobię ognisko. Campfire, pyk. Nie, myślę, że jesteśmy bezpieczni na zawsze. Znaczy, cholera wie, jak tam na 56 dniu będzie, nie? No. Przegrzewasz się? Jesteś 500 metrów pod ziemią, typie. A już się nie przegrzewa. Tu jest wungiel, pa. O, wungiel. Normalny wungielek się tu pojawił. Dobra, zrobię tą drabinę. Painkillersy w śmieciach. Ty to nie możesz zaufać tym tabletkom. One leżały tylko w śmieciach. Co to jest? Nie panikuj. Yuka. Tylko, że tutaj z tym laderem to tak średnio, powiem ci. Nie ma takiej płaskiej ściany nigdzie. No gdzie, tak w tym szybie? No, w tym szybie. Właśnie w tym szybie nie ma płaskiej ściany. Myślę, że z tamtym będzie łatwiej. Pójdę w tą drugą. Gdzie jest te drugie wejście, co my byliśmy? Właśnie jestem obok niego. Na dole. Od głównego wejścia, no. Tu. To chyba będzie łatwiej zrobić. A tu są jeszcze korytarze kolejne. Widzę. Tu jest... Zejście na dół! Jest woda. Serio? Jest woda i pewnie da się w niej nurkować, ale ona pewnie ma radiację czy coś, nie? Nie wiem. Nie! Wszedłem w nią, jest normalna woda, stary. Ale tu jest wyjście jakieś kolejne. Okej. Do kanionu chyba. No, do kanionu wyjście jeszcze jedno. Nie, to jest normalna woda. Stary, to jest podziemna jaskinia jakaś. Podwodna. Tam jest woda. Podwodna jaskinia jest. Znaczy woda, kanion tam jest. Jest podwodna jaskinia, druga, czekaj. Ale jest strasznie ciemna, tam nic nie zobaczę. Nie, nic tu nie ma. No nic, problem tylko jest z tym, że jest wejście do kaniona. Z kanionu zombiaki już wejdą, wiesz. Raczej na luzie. Chyba, że to jest wysoko. Ciężko stwierdzić. Dobra, byłem w tej podwodnej jaskini i to jest normalnie woda znaczy ta zwykła. No, najzwyklejsza. Nabierać. Dobra, jest 22 już w ogóle. Trochę szybko nam minęło, bo się podieraliśmy. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jest super znalezisko. Mega dobra opcja. Trzymajcie się. Kurde, no to dzięki za oglądanie.